Cześć. Cześć. Co robisz? Pakuję się na obóz. Gdzie jedziesz? Obok Sławy Śląskiej. I co będziesz robić? Ćwiczyć judo. Pamiętasz mój numer? Co? Telefon nie jest, tak? Pan. Pa, kochanie. Powodzenia. Good luck. Jestem dumna z ciebie. Cześć, kochani. Terapii mamy tutaj. Już. Jestem gotowa. Do czego? Bardzo dobre pytanie. Ja jestem gotowa, żeby robić spring cleaning, to się nazywa, tylko wakacyjne sprzątanie. Teraz akurat mam trochę czasu, jestem po zdjęciach, jestem po warsztatu, jestem po turnusu i czuję się, że to jest dokładnie ten moment. Już mam swój pokój w miarę ogarnięte, już mam książki posprzątane, okno są myte, mam wspaniałe kobieta, Henia, która mi pomaga. Pozdrawiam Ci serdecznie, kochana, uwielbiam Cię. I w tym tygodniu, nie, w następnym tygodniu będzie moja koleżanka Jo, która jest z Anglii i będzie mi pomagać tutaj budować cały Murphy bed, to się nazywa. To jest łóżko, które chowa się w ścianie i mi się bardzo to interesuje, więc to będzie następnym tygodniu, ale tym tygodniu chcę zająć kuchni. A co, nie chcesz mi dać pracować, co, opaku? Tutaj będziemy najpierw zorganizować, bo zobaczycie. Tak wygląda. Chcę to poprawić tutaj. Tak to wygląda, bałaga. Ale najpierw musimy Ciebie kładać spać, co? Jak tam? Się bawicie? Ekstra! No, rewelacje! Tutaj kupiłam takie pojemniki, które będziemy zainstalować. Różne są kolory i będzie ładnie tam wyglądać, mi się wydaje. Tutaj są za ostre. Taką miałam nadzieję, że będę mogła sama malować te wszystkie pojemniki, ale znalazłam na internecie już pomalowane kilka różne kolory. I powiem Wam tak, jak masz czworo dzieci, jak masz swoje misje, które chcesz dokonać, mam turnusy, mam swoje filmy, czasem musisz wybrać. Chciałabym sama malować, ale wolałabym robić vlogi dla Was, montować, więc bardzo się cieszę, że znalazłam już pomalowane. Lubię ten kolor, więc jestem z tym ok, tylko będę trochę zrobić gładkie. Idziemy do przodu. Jedno krok do przodu, do piękne pomieszczenie, które marzę o tym. Jak tam? Mało ściągamy. Tutaj zaczynamy. I zaczynamy tutaj ogarniać. Oni oglądają po angielsku. Małymi krokami do przodu. Małymi. Jedną gofnicę i zobaczymy. No pokaż wszyscy nasze postępy do przodu. Powoli mamy więcej organizacji. Jeżeli nie patrzysz tutaj. Akrobacje tutaj. Bardzo ładnie, Henia. Ok, dziewczyno, jak nam idzie? Dobrze. Tak, sprzątać? Czy się bawisz? Zastanowisz się, co? Pomarańczowym? Tą pomarańczową już tutaj mam, ale mogę Ci troszeczkę jeszcze soczewicę, chcesz? Mhm. Proszę bardzo. Ok, zobaczcie, co ja robię tutaj. Organizuję. Tutaj mam mąkę, makaron. I kasza. Różne kasz i ryż mam. Kasza jaglana dla dzieci. Różny olej. I tutaj mam kakao, masło orzechowe. I to nawet nie chcę myśleć o tym na razie. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. No. Niezadowolone. Nie podoba mu się. Aha.
Ale my, kobiety, mamy swoje prace. Okej, chodź do mamy. Okej, jest 19:30 wieczorem i nadal sprzątamy, co kolego? Ty ząkujesz i ślinisz i trochę krzyczysz, co? Chciałam wam pokazać, co mam tutaj, co się dzieje, zobaczcie. Mam dużo rzeczy, które nie chcę kładać z powrotem na półkę, więc mam tutaj miskę i zrobimy ciasteczka. Będę dorzucać po prostu tutaj niektóre rzeczy i będziemy robić jutro ciasteczkę. Okej, bardzo często ktoś przyjeżdża do nas i nam zostawia różne prezenty. Albo kupuje coś na jakieś przepisy, zostanie na długo. To są rzeczy, które musimy namoczyć. Olej z naszą bawełnę i tego nie za bardzo chcemy w ciasteczkach. Tutaj składniki mango, cukier i piroszarczan sodu. Tego nie chcemy, więc musimy to namoczyć. Migdały kalifornijskie na pewno chcemy namoczyć, bo to są wyświetlane. I tej rzeczy nie będziemy namoczyć, to są ekologiczne. Tutaj mamy ekologiczny mango i jakie jest różnice tutaj? Ekologiczne nie będą. Suszony mango. I to tyle. Więc to możemy po prostu kładać. Kupamy do miska. Możecie pokroić, jakbyście chcieli. Możemy tak po prostu zrobić. Teraz mamy daktyle. Dobra, czemu nie? Sypiemy tutaj daktyle. Mam nadzieję, że to są bez peski. Super, są. Mamy teraz migdały w płatkach. No, to nie są ekologiczne. Zobaczymy, czy jest tutaj coś. W płatkach migdały blanszowane, więc tutaj jest w miarę bezpieczne. Sypujemy. Okej, na razie sypujemy wszystko tutaj. Cranberries mają na sobie cukier, olej słonecznikowy. Chcemy to wypłukać. To jest proszek do pieczenia. Powoli, mamy już czystsze sytuacje, dziewczyno. Możesz. Będziemy mieli jedną rzecz mniej. Nie dużo rzeczy. Nie dużo. Namoczymy to. Tylko jedną rzecz i będziemy i tutaj mamy już namieszone wszystko. Dałam tutaj takie łuska gryczana, który ma bardzo dużo żelazo w sobie, ale to wszystko zrobił taki bardzo brązowy, więc zobaczymy, czy to będzie ciekawe, czy nie. Zobaczycie już, co jest na wierzchu. To jest inszarka i olej słonecznikowy, który nie chcemy. Moja koleżanka Asia dzwoniła. Asia, odbieramy. Zaprosiła nas do swojego domku. Więc zrobię przerwę sprzątaniem. Bardzo wcześnie się uczyłam, że jak przesadzam i za dużo naraz spróbuję bez przerwy, to już nie jest przyjemne. Ja lubię, jak organizowanie jest przyjemne. Kontynuujemy nasz projekt sprzątanie kuchni. Stepili, mamo. Dobranoc. Good morning, how are you? Dzień dobry wszyscy, dzień dobry. Z powrotem jesteśmy do naszej sprzątanie vlog. Co robimy dzisiaj? Jest późno, jest 10:30, dopiero jestem szykowana. Ha! Ale szczerze mówiąc, było trudny noc, bo Noah ząbkuje i miał gorączkę cały noc i no, to nie było przyjemne. Więc idziemy na jagody! Na jagody! Tam jest, gdzie mamy turnusy. Ale mamy borówki. Wow! Dużo tych borówek. Dużo, co? Jedźcie. Mamy piknik teraz borówkowy. Jeżeli mieszkacie w Kamiennej Górze albo w okolicy mnie, to chodźcie tutaj. Agroturystyka. Niesamowite owoce, borówki mają, różne rzeczy. Co jedźcie? Gofry? Zaczynamy. Trwają rewolucje w kuchni. Okej, chciałam wam powiedzieć, dlaczego takie sprzątanie jest bardzo wyleczające i bardzo skuteczne. Bo jak ja
swoje otoczenie od bałaganu do organizacji, wprowadzę to. Ja też organizuję moje wewnętrzne komórki. To, co jest na zewnątrz, jest dokładnie to samo wewnętrzne, więc jak macie bałagan dookoła siebie, prawdopodobnie macie bałagan tutaj i tutaj. Jak macie sterylne, tak czyste na zewnątrz, prawdopodobnie macie tak zamknięte w środku swoje wpływu energia, że macie sterylne i zamknięte w środku, więc musimy uważać na te dwie skrajne miejsca. Chcemy być gdzieś, chcemy tańczyć gdzieś po środku, że robimy porządek, ale bez szaleństwa i umiemy odnaleźć w trudnej sytuacji, który się nazywa bałagan. Bo nieraz w życiu znajdziemy się w trudnej sytuacji i nie umiemy w ogóle tam odnaleźć. Dzięki mojej sprzątanie, ja też umiem zdejmować decyzje, co chcę, co nie chcę. I na przykład mieliśmy turnus w zeszłym tygodniu i ja musiałam zdejmować 10-krotnie więcej decyzji w jednym tygodniu niż normalnie. I ten umiejętność zdejmować decyzje, to jest bardzo trudne. Najczęściej mamy brak decyzyjność, wahanie się. To powoduje najwięcej problemy w naszym życiu, ten brak umiejętności zdjąć decyzję. I takie sprzątanie ci uczy, czy ja to chcę, czy nie chcę. Ja teraz muszę to wszystko decydować, czy chcę, czy nie chcę. Wyobrażycie, że ja się cieszę z tym, bo wiem, że będę coraz dalej na tą ścieżkę, kiedy mam tą kuchnię dokładnie tak, jak ja chcę. Ładne i zorganizowane. Jeszcze więcej rzeczy idą do naszego ciasteczka. Tutaj mam skórki, które są z owoce z jagodami, więc to będę tutaj też dać do nasze ciasteczka. Tworzymy jakieś, to są skórki śliwkowe, po prostu suszyłam owoce na bardzo płaski, na suszarka, ale po co to ma leżeć za dużo czasu i będziemy tutaj po prostu i za chwilę będziemy używać nasze Maggi Mix tam, będziemy miksować wszystko. Okej, zaczynamy, mamy Maggi Mix gotowe. Nie chcemy po prostu tutaj nabrać rzeczy na nasze ciasteczka. Hej, widzicie, jak Maggi Mix robi magię. Zobaczymy konsystencję, to będzie fajnie. Jak masz dużo rzeczy, twoje śpiwarnie, o, łyżka ci spadło, co? Będą ciasteczka albo batoniki bardzo ciekawe. Po prostu używałam to, co miałam na półce, które już nie chciałam. Jeszcze dobre składniki, ale po co się masz tak długo? To bez sensu, lepiej po prostu coś z tym zrobić. Możesz robić cała miska i po prostu kładasz do Maggi Mix albo do swojego i blendujesz. Do suszarka będę kładać na 24 godzin i będą ciekawe batoniki, ciasteczka, coś takiego. Dun, tarara, dun, tarara, dun, tarara. Zobaczycie. Wszystko ma swoje miejsce, wszystko jest czyste i nic nie wychodzi, no trochę wychodzi, ale mam teraz zasady, jak będą więcej słoiki niż tutaj się mieszczą, to sorry, ale muszę iść do recycling. To jest moje nowe zasady. Zobaczycie, piękne. Kochani, nasze ciasteczka wyszło granola, bo byłam leniwa i mi się nie chciało poskładać, bo ciasteczka, wiadomo, trzeba to ładnie to zrobić, więc po prostu sypałam, tak jak widzieliście na tace. Zobaczymy. Ciasteczka. Granola. Wczorajsze.
Tak to wygląda granola nasza. Możesz kładać na wielki tacy do suszarka, tak jak mówiłam, 24 godzin. Jest super. Kocham Was bardzo. Teopirik mamy tutaj. Działajcie, kochani. Działajcie u siebie w kuchni. Zróbcie przestrzeń, który Ci się chce tam być. To jest bardzo ważne. Zaraz idziemy tutaj do salonu. Na razie nie pokazuję, ale idziemy tam. Do salonu i będziemy tam robić porządek. Idziemy na górze. Będzie Joe. Ona będzie mi pomagać z pokoju. Idziemy do przodu. Ja mam tyle dobrej energii. Chcę biegać. Chcę gotować. Chcę. I to jest ważne, że człowiek chce. Pa. Do zobaczenia.